lubię Akademię za wszystkie wspomnienia, które się z nią łączą. A ja za ludzi, których poznałam i z którymi dzielę swoje pasje. Za jej studentki i studentów. Za jej nieograniczony potencjał. Bo w namacalny sposób dopełniła krajobrazu naukowego i kulturalnego miasta, jak i regionu. Chyba najbardziej cenię w niej to, że przyciąga bardzo dużo ciekawych osób, które potrafią bardzo odmienić i urozmaicić nasze życie dotychczasowe. Za to, że wychodzi na zewnątrz i pokazuje dorobek pracowników i studentów również w naszym Szczecińskim Muzeum Techniki i Komunikacji, który jest również zajezdnią sztuki. Za to, że dzięki tej uczelni wszyscy, i studenci, i pracownicy, i absolwenci, i publiczność, możemy tworzyć szczecińską kulturę. Lubię Akademię Sztuki w Szczecinie za to, że jest. Przecież dzięki Akademii mnóstwo fantastycznych ludzi, zarówno studentów, jak i kadry naukowej, mało że nie wyjechało ze Szczecina, to do niego przybyli, nadając mu niezwykły koloryt artystyczny, a tym samym wzbogacając, upiększając mapę stolicy całego województwa szeregiem wspaniałych wydarzeń mających miejsce chociażby w Domu Kultury 13 Mus. Za to, że zmieniła Szczecin i poznaliśmy dzięki niej dużo fajnych osób. Za to, że mimo swojego młodego wieku tak wielu wspaniałych rzeczy już dokonała. Za możliwość dzielenia się swoją wiedzą z młodymi, zdolnymi, ambitnymi ludźmi. Za to, że pomaga młodym artystom złapać wiatr w żagle. Lubię Akademię Sztuki za wystawę. Za wspaniałe 10 lat współpracy z Muzeum Narodowym, za wspólne wystawy, wspólne projekty. Za to, że Akademia Sztuki w Szczecinie zmienia nasze miasto. Przede wszystkim za studentów, absolwentów, którzy w twórczy sposób wzbogacają nasze miasto, powodują, że staje się bardziej kolorowy, a Szczecin jest rozpoznawalny w Polsce i na świecie. Lubię bardzo za wrażliwość, jaką budzi w swoich studentach, a później w odbiorcach ich sztuki. I lubię ją też za wyjątkowość i za wyjątkowy charakter, jaki nadaje naszemu miastu. Życzę Akademii Sztuki wiele determinacji w walce o wysoki poziom tego, co robi. Życzę fantastycznych efektów kooperacji z nami i z innymi instytucjami. Życzę, aby Akademia osiągnęła najwyższy z możliwych poziomów nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. I życzę Akademii, żeby taką młodą pozostała przez kolejne lata i żeby te urodziny i ta pierwsza dekada Akademii to był tylko taki wstęp, a żeby za kilka kolejnych dekad móc dalej powiedzieć, że to najbardziej otwarta, progresywna uczelnia artystyczna w Polsce. Wszystkiego dobrego.